Sporo zamieszania w średniowieczu zrobili Mongołowie. Lud wywodzący się z Azji, Azji Wschodniej, nazywany w Europie często Tatarami. Mongołowie stworzyli ogromne państwo. W zasadzie trudno tutaj szukać innego ludu, który by tak wiele ziem zdołał podbić w ciągu tak krótkiego czasu. I dzisiaj właśnie na temat Mongołów trochę informacji. Mongołowie to plemię koczownicze, czyli takie, które, no oczywiście w średniowieczu, plemię koczownicze, takie, które przemieszczało się z miejsca na miejsce, nie stworzyło jakichś osad trwałych na długo, zajmowało się raczej hodowlą, jakimś handlem, uprawą. Początkowo wydawało się, że niegroźne. Jeżeli chodzi o wyznania, to praktykowali szamanizm w średniowieczu, mieli swoje religie różne, w zależności od obszaru, w którym występowali. Jeżeli chodzi o system władzy, to preferowali zgromadzenie wodzów, czyli kurultaj, bo wiele plemion mongolskich pozostawało w takim rozbiciu, rozsypce, rozproszeniu. Wodzowie poszczególnych grup spierali się właśnie na kurultaj i tam podejmowali czasami decyzje. Wszystko zaczęło się dla Mongołów, jeżeli chodzi o politykę i ich osiągnięcia militarne, zaczęło się od zjednoczenia tych plemion. Właśnie pojawił się człowiek, który był w stanie po kolei plemiona mongolskie podporządkować sobie i kiedy stanowili oni już jedność, kiedy stanowili całość, byli bardzo groźni dla innych, dla sąsiadów, ale też dla krajów i narodów bardzo daleko od nich żyjących. Dokonał tego niejaki Temudżin. Temudżin, mamy tutaj jego podobiznę. Temudżin zwany w Europie Chingis Hanem. Han to takie określenie w Europie stosowane właśnie na władców mongolskich. Można to porównać do księcia, do zarządcy jakiegoś obszaru. Też od tego słowa pochodzi słowo hanat. Hanat, czyli właśnie taki obszar zarządzany przez hana. Można też to do księstwa, powiedzmy, że przyrównać. Około 1206 roku Temudżin zjednoczył te plemiona, stał się ich oczywiście wodzem Mongołów i rozpoczął, można powiedzieć, tutaj ekspansję. Czyli mamy początek XIII wieku i postać Temudżina, zwanego Chingis Hanem. Ta ekspansja to przede wszystkim podbój północnej części Chin, podbój takiego państwa o nazwie Choryzm i podbój Gruzji. Czyli widzimy w różne rejony Azji, Mongołowie ruszyli tutaj z podbojem Choryzmu. Jest dosyć ciekawa historia związana tak w skrócie z tym, że pisał Chingis Han do władcy Choryzmu listy. Takie, powiedzmy, kurtuazyjne, ale władca Choryzmu odbierał to jako zagrożenie i chcąc nie chcąc doszło do wybuchu wojny, w której to Choryzm po prostu przestał istnieć. Za chwilę sobie zobaczymy na mapie te obszary. I bardzo przełomowa bitwa dla Europejczyków wschodnich, czyli dla mieszkańców Rusi, bitwa nad rzeką Kałką z roku 1223. Już po tych kilkudziesięciu latach, jak widzisz, Mongołowie dotarli do Europy, do właśnie ziem zajmowanych przez Ruś. I tam rozpoczął się podbój Rusi właśnie przez Mongołów. Ten podbój trwał później jeszcze i skończył się rzeczywiście podbojem większości ziem ruskich, a właśnie przez Mongołów, czyli to jest taki początek okupacji mongolskiej na terenie Rusi. Ruś dostała się pod tę okupację na kolejne niemalże dwa wieki. Mongołowie tutaj rozdawali karty na Rusi, decydowali o najważniejszych sprawach politycznych właśnie na Rusi, czyli bitwa nad rzeką Kałką, na pewno do zapamiętania, podobnie jak postać Temudżina, rok 1223. Zobaczmy na mapę. Tutaj widzimy obszar, powiedzmy, że domyślny dla Mongołów i tak jak uczyliśmy się przed chwilą, od momentu zjednoczenia plemion mongolskich rozpoczynają się podboje. Północne Chiny, czyli właśnie tutaj w tym rejonie, zostają podbite. Następnie Mongołowie ruszają oczywiście do końca tutaj wybrzeże wschodniej Azji, do końca na wschód, a następnie na zachód ruszają i podbijają właśnie Choryzm. Tutaj widzimy ten kraj nieco zapomniany dzisiaj już i widzimy następnie właśnie podbój Gruzji i bitwę nad rzeką Kałką. A więc po tej bitwie rozpoczął się podbój Rusi, widzimy potem zajęcie Moskwy też przez Mongołów i dalszych ziem należących do Rusi.
I jak również pewnie pamiętasz z wcześniejszych szkół, Mongołowie też dotarli na Węgry. Tutaj widzimy Budę. I dotarli też do polskich ziem, które wtedy przeżywały okres rozbicia dzielnicowego i były stosunkowo łatwym kąskiem. Na szczęście Mongołowie nie mieli ambicji podboju ziem polskich. Wyprawa łupieszcza na Polskę miała tylko charakter taki, powiedzmy, asekuracyjny. Ale to jeszcze się będziemy o tym uczyć innym razem. To, co widzimy tutaj, to są właśnie podboje mongolskie. Poszczególne odcienie tego koloru pokazują zasięg, powiedzmy, że państwa mongolskiego w poszczególnych latach, czyli jak się łatwo domyślić się, jeszcze później Mongołom się udało podbić te obszary i uzależnić od siebie również te ziemie, czyli stworzyli, tak jak powiedziałem na wstępie, ogromne, ogromne państwo. Trudno szukać precedensu tutaj dla takiej skali podbojów w tamtym okresie. Porównując Cesarstwo Rzymskie, na czerwono zaznaczone, w okresie swojej największej świetności, jeżeli chodzi o podbój terytorium, i obszar ziem podbitych przez Mongołów, jasno widać, że Mongołowie tutaj zwyciężają w tej kategorii ilości podbitych ziem przez jeden kraj, czy jeden lud, bo trudno mówić też w sumie o narodach. W tamtym czasie pojęcie narodu to nieco późniejsze okresy. No okej, czyli widzimy przytłaczającą wielkość tego państwa mongolskiego w średniowieczu. Dlaczego się udawały te podboje Mongołom? Na czym polegał ich sekret? Dlaczego byli tak skuteczni w walce? Stosowali bardzo wiele ciekawych technik, ciekawych sposobów prowadzenia walki. Jak widzisz, między innymi stosowali coś w rodzaju, co byśmy dzisiaj nazwali bronią biologiczną. Czyli potrafili przerzucać, stosując katapulty, przerzucać przez mury obronne miast, które oblegali, ciała ofiar zarażonych różnymi chorobami, na przykład chorych na dżumę, po to, żeby rozprzestrzenić tą chorobę wewnątrz miasta, które było przez nich oblegane. Więc tego typu sposoby walki stosowano. Zatruwano studnie, zatruwano rzeki, wrzucając właśnie ciała do wody. Stosowano też bardzo często pozorowany odwrót. Często też Mongołowie wysyłali zwiadowców, żeby się wywiedzieli, które obszary warto podbijać, a które nie. Często stosowali też Mongołowie łuczników. Używali, zresztą łucznicy byli wybitnie uzdolnieni, często potrafili skutecznie strzelać z łuku podczas galopu, więc no, wiele, wiele tutaj ciekawych rozwiązań stosowali. Mieli ciekawą taktykę, która była nieznana w Europie i dzięki temu wygrywali wiele starć przeciwko przede wszystkim Europejczykom. Jak widać, nie stosowali uzbrojenia jakiegoś, znaczy jeżeli chodzi o obronę, nie stosowali pancerzy takich jak rycerze średniowieczni, co dawało im większą swobodę ruchu, byli szybsi w walce, bardziej mobilni, czyli zupełnie inna filozofia toczenia walk niż właśnie wtedy w Europie. Myślano o wojnie i o starciu bezpośrednim. W 1227 roku Chinggis Khan, czyli Temujin, zmarł. Trochę to zmieniło sytuację, ale znaleźli się Mongołów, ale znaleźli się następcy. Panował przez pewien czas Ugedej. Później nieco powstała Złota Orda. Tutaj widzimy na mapie zasięg Złotej Ordy. Złota Orda, czyli tutaj mamy taki sygnał, który nam mówi, że po śmierci Chingischana to Imperium Mongolskie się rozpadło na mniejsze części, zwane ordami. Orda, czyli taki mniejszy fragment państwa, powiedzmy, że niezależny od reszty, czyli mamy tutaj Złotą Ordę, na jej czele stanął wnuk Chingischana, Batu Khan. Batu Khan, tenże Batu Khan również najechał na Polskę między innymi rok później, czyli w roku 1241. Jemu też udało się zdobyć właśnie Moskwę i Kijów, czyli Ruś Kijowską, również opanował w roku 1240. Czyli tutaj mamy kontynuatorów, potomków Chingischana, Ugedeja, Batuhana, którzy dalej kontynuują podboje mongolskie. Pojęcie jarłyk warto sobie zapamiętać. Mongołowie, ponieważ mieli bardzo duży obszar podbity, trudno było im też tym obszarem rządzić skutecznie, samodzielnie. Trudno by było, żeby taki Chingischan albo Batuhan rządził samodzielnie tak olbrzymim terenem. Dlatego stosowano tak zwany jarłyk. Jarłyk, czyli taki system rządów, który polega na tym, że się uzależnia
jakieś terytorium od siebie i pozwala się rządzić tym terenem mniejszym, podbitym, czyli fragmentem swojego państwa. Pozwala się rządzić jakiejś osobie w zamian za posłuszeństwo, w zamian za podatki, w zamian za kompletne oddanie się tutaj temu Hanowi. I taki sposób rządzenia nazywa się właśnie jarłykiem, czyli takim, można powiedzieć, pisemnym pozwoleniem na sprawowanie władzy na jakimś obszarze, oczywiście w imieniu tego Hana, który się na to zgodził. I ziemie ruskie na przykład właśnie były wzięte w jarłyk. Tak jak powiedziałem, również nastąpił atak na Polskę i na Węgry w roku 1241. To był atak tak naprawdę na Węgry, natomiast najazd na Polskę był po to, żeby zniechęcić Polaków do odsieczy właśnie na Węgry wysłanej, czyli chodziło o to, żeby atakując Polskę, Mongołowie liczyli na to, że Polacy zajęci sami obroną swoich ziem nie będą w stanie pomóc Węgrom. I tak też się stało, czyli ta taktyka się sprawdziła. Atak główny poszedł właśnie w stronę Węgier, uderzył na Węgry, natomiast na Polskę tylko, powiedzmy, takie działania asekuracyjne Mongołowie stosowali, co nie zmienia faktu, że splądrowali nam południową część kraju przede wszystkim. Głównie Sandomierz, Kraków, Opole, też Częstochowę. Tutaj ta legenda z Hejnałem krakowskim ma właśnie tutaj swoje źródło, czyli podczas ataku mongolskiego hejnalista miał grać, alarmując mieszkańców, i hejnał się urywa dzisiaj grany w Krakowie, dlatego że hejnalista miał zostać przebity strzałą właśnie mongolską w trakcie odgrywania tego hejnału. No i Mongołowie doszli aż na Śląsk, do Legnicy, i tam rozegrała się najważniejsza bitwa dla nas, dla Polaków, z tamtego okresu najazdu mongolskiego, czyli bitwa pod Legnicą. Tutaj mamy przed sobą dwa obrazki, które przedstawiają tę bitwę. Oba musimy sobie zapamiętać. Co łączy te obrazki? To fakt, że widzimy ludzi oblegających jakieś miasto, chroniące się za murami miejskimi, ale łączy też te obrazki to, że na obu widzimy głowę ludzką, która jest zatknięta na włócznie, tu i tu. I po tym właśnie szczególe rozpoznamy, że ten obrazek, czy ten przedstawia właśnie bitwę pod Legnicą, a nie jakąś inną bitwę czy oblężenie. O co chodziło? Na Śląsku wtedy, przypominam, mamy okres rozbicia dzielnicowego, na Śląsku panował wówczas Henryk Pobożny, syn Henryka Brodatego, i podczas tej bitwy pod Legnicą Henryk Pobożny po prostu został zabity przez Mongołów. Mongołowie odcięli mu głowę, taki mieli zwyczaj często, to robili w przypadku ważnych ofiar swoich, i tę głowę tutaj zatknęli na włócznie po to, żeby pokazać obrońcom Legnicy, że został ich władca pokonany. Liczyli na to, że w ten sposób złamią opór walczących Polaków. Tak się nie stało, natomiast rzeczywiście tu te obrazki upamiętniają ten moment właśnie zabicia Henryka Pobożnego. Tak się nie stało, Legnica została obroniona. Tutaj, co ciekawe, pomagali nam Krzyżacy między innymi bronić tej Legnicy, którzy dopiero co zostali sprowadzeni do Polski kilka lat wcześniej. Czyli tutaj mamy bitwę pod Legnicą. Do zapamiętania, rok 1241, dramatyczny moment w naszym kraju, jesteśmy najechani przez Mongołów. Ale tak jak powiedziałem, główne uderzenie ruszyło na Węgry, także Mongołowie się wycofali po splądrowaniu dużej części ziem polskich, po prostu się wycofali z naszych ziem. W 1279 roku ostatecznie Mongołom udało się podbić Chiny, czyli Genghis Khan rozpoczął od podboju północnych Chin, a pod koniec XIII wieku już całe Chiny były w rękach mongolskich. Mamy tutaj nowego cesarza, Kubilaja, musimy sobie zapamiętać tę nazwę, to imię. Rozpoczął on dynastię Yuan. Yuan, czyli no, taka nazwa, która się powinna nam kojarzyć też z walutą chińską dzisiaj. Stolice tutaj ustanowili Mongołowie właśnie w Pekinie, dlatego że Mongołowie po podboju Chin zaczęli ulegać sinizacji. Sinizacji, czyli przejmowali kulturę chińską. Bardzo często Mongołowie byli poddani wpływom tej kultury chińskiej. Tak jak Rzymianie w starożytności szerzyli romanizację, czy raczej barbarzyńcy poddawani byli romanizacji, czyli przyjmowali od Rzymian kulturę i tak dalej. Natomiast tutaj mamy sytuację związaną z kulturą chińską, czyli Mongołowie podbili Chiny, ale sami nie mieli jakiejś wielkiej kultury, nie mieli rozbudowanej kultury, a Chińczycy, a i owszem,
Dlatego też Mongołowie, można powiedzieć, że pozostali pod dużym wpływem tej kultury i ulegali sinizacji, czyli właśnie przyjmowali tę kulturę chińską jako swoją. Mamy też pojęcie jasyr. Przedtem było pojęcie jarłek, teraz mamy pojęcie jasyr. Jasyr to jest rodzaj niewoli. W jasyr można wziąć tutaj ludność podbitą, narzucić jej swoją wolę, kształtować ją według własnych pomysłów. Czyli jest to określenie właśnie niewoli, którą stosowali Mongołowie. No i pod koniec XIII wieku nastąpił rozpad Imperium Mongołów. Zbyt duży kraj do rządzenia w pojedynkę. I tutaj widzimy kilka kolorów na mapie, które pokazują nam, w jaki sposób się ten kraj mongolski rozpadł właśnie w 1274 roku. Już mamy tych krajów kilka, no i w każdym z nich rządzi osobny władca. A historia uczy, że jeżeli mamy rozpad, to jest to też osłabienie potęgi danego ludu, więc tutaj też tak się stało. Mongołowie później już nie odbudowali takiej wielkiej potęgi. To znaczy był jeszcze jeden człowiek, o nim jeszcze za chwilkę powiemy, który starał się przywrócić potęgę tego ludu, ale już nie na taką skalę. Tym człowiekiem, który jeszcze raz starał się podźwignąć kraj mongolski, był niejaki Tamerlan, zwany też Timurem Chromym. Pod koniec XIV wieku udało mu się stworzyć całkiem spory kawałek państwa. Tutaj widzimy na mapie Morze Kaspijskie, Zatoka Perska. No i widzimy, jak to jest położone, czyli między dzisiejszymi Indiami a Arabią Saudyjską ziemie należały wtedy do Tamerlana. I to jest taki ostatni w sumie, można powiedzieć, przejaw potęgi Mongołów w średniowieczu za sprawą właśnie Tamerlana dokonany. I na koniec jeszcze ciekawostka, na koniec tego tematu. Mongołowie też próbowali podbić Japonię, która znajduje się na wyspach na wschód od kontynentu azjatyckiego. No i tutaj Japończycy mieli, można powiedzieć, że według legendy mieli wielkie szczęście, dlatego że według legendy, kiedy Mongołowie zapakowali się na statki, żeby popłynąć do wysp japońskich i je podbić, według legendy zerwał się wielki wiatr, mocny wiatr, który dął w żagle w przeciwnym kierunku do wysp japońskich, czyli wiatr wiał w ten sposób, że statki mongolskie po prostu wróciły do portów, z których wypłynęły. No i ten boski wiatr, znaczy wiatr został nazwany boskim przez Japończyków, dlatego że Japończycy uznali, że ten wiatr po prostu ocalił ich państwo, ocalił ich życie i że ten wiatr to nie jest przypadek, tylko ingerencja właśnie bogów, którzy w ten sposób, powiedzmy, że ten wiatr tutaj organizując, ocalili Japonię przed podbojem mongolskim. I po japońsku ten boski wiatr nazywany był słowem kamikadze. Na obrazku widzimy kamikadze z okresu II wojny światowej, bo kiedy Japonia w czasie II wojny światowej była zagrożona podbojem przez USA pod koniec wojny, no to również tutaj nawiązano do tej legendy ze średniowiecznym słowem kamikadze i tutaj zaczęto szkolić pilotów kamikadze, czyli takich, którzy mieli poświęcić swoje życie, rozbijając się o amerykańskie statki i w ten sposób mieli ocalić Japonię przed inwazją, tym razem ze strony amerykańskiej. Czyli tutaj stąd właśnie się wywodzi określenie kamikadze, najczęściej kojarzone przez współczesnych z II wojną światową, ale ma swój rodowód to pojęcie właśnie w XIII wieku i wiąże się z próbą podboju Japonii przez Mongołów.